Lasek Falkowski, zwany też zielonymi płucami Nowego Sącza, zmienił się nie do poznania. Nie ma już zniszczonych ławek i tablic, a teren uporządkowano i zrewitalizowano. Starałem się po kolejnych władz, żeby ten potencjał, który drzemie w Lasku Falkowskim, był wykorzystany dla mieszkańców miasta Nowego Sącza. My wyjeżdżamy do Muszyny, podziwiamy, chwalimy, a mamy perełki takie do zagospodarowania w Nowym Sączu i jakoś nie sięgamy po nie. Mieszkańcy mogą korzystać m.in. z siłowni pod chmurką, ustawiono stołu i ławki oraz miejsca do grania w szachy. Stworzono tu także ścieżkę przyrodniczą. Przyjeżdżam dlatego tutaj. No raz, że są dobre maszyny, a drugą rzeczą siłownie są zamknięte, no to dlatego przyjeżdżam. A w dodatku mam las, dwa kroki i później robię w terenie jeszcze. W ramach projektu powstała odmieniona, odbudowana, istniejąca ścieżka przyrodnicza, bo zaplanowano tam montaż i budowę elementów małej architektury, która już uległa degradacji przez te lata. Ona była 15 lat służyła, wiemy, warunki atmosferyczne nie sprzyjają temu, żeby one mogły w tym miejscach, szczególnie narażonych, wilgotnych, być dłużej. Modernizacja istniejącego już stołów dla turystów, montaż nowych balustrad drewnianych, obustronnych, na całej długości istniejących pomostów, które tam były już, które również uległy degradacji. I jak dodaje radny Artur Czernecki, jeszcze w latach 40. w Lasku była skocznia narciarska, z której korzystali sądeczanie. Dziś można tu przyjechać na rowerze, skorzystać ze ścieżek rowerowych i spacerowych, a nawet pójść do miasteczka galicyjskiego. Mam nadzieję, że jest to dopiero zalążek do dalszych prac, dalszego przygotowania tego miejsca rekreacji i wypoczynku. Liczę, pan prezydent Ludomir Handzel obiecał, że zagospodaruje Lasy Falkowskie jeszcze bardziej niż jest, bo on przeszedł taką metamorfozę wstępną, ja to tak mówię. To jest dopiero początek, to jest 40 hektarów do zagospodarowania, panie redaktor, szanowni państwo. 40 hektarów to jest naprawdę obszar obszerny, o tak olbrzymim potencjale do wykorzystania. A projekt rewitalizacji został sfinansowany ze środków unijnych.